pierwszego sezonu. Bo ja jestem trochę, lubię wydawać pieniądze, no nie będę oszukiwać, jestem zodiakalnym bykiem, więc teraz muszę iść załatwić kilka spraw, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, bo chciałabym kupić włóczkę. Po prostu mam ochotę trochę znaleźć takie inne zajęcie, inne hobby. Moja babcia ogólnie robi dużo na drutach, szydełkiem, jakieś zabawki misie i tak dalej. I ja stwierdziłam, że to jest w ogóle mega uspokajające, mega odprężające robienie takich rzeczy, więc stwierdziłam, że też chcę się za to zabrać i się założyłam z nią, że uda mi się coś zrobić. I to jest najtrudniejsze, musiałam wypłacić pierwszy raz, muszę wypłacić pieniądze z bankomatu. Nigdy tego nie robiłam, się strasznie stresuję, ale będzie dobrze. A tutaj właśnie wychodzę z Mariny, gdzie mieszkam, pokażę wam troszkę. W tej Marinie jest masa ludzi, ponieważ jesteśmy w mieście bardzo turystycznym. Ostatnio właśnie byliśmy w mieście mniej turystycznym, w ogóle to była bardziej wioska, była tam plaża, trochę kawiarenek i tak naprawdę... Oj, pan mnie prawie chce przyjechać, proszę bardzo, no. Proszę bardzo, proszę pana. No wolałabym jednak nie. Ostatnio pokazywałam wam Lizbonę, jak spędziłam w niej dzień wolny, ale innego dnia, jeszcze ostatniego dnia w Lizbonie, byłam w czasie pracy w zoo z maluszkiem. To jest jeden z lepszych zoo, jakie kiedykolwiek widziałam i zobaczyłam. Po prostu pokażę wam. Na tej kolejce jest mega niesamowicie. Widzieliśmy pokaz delfinów jakby z góry, niesamowite. I właśnie to jest też darmowe bilety, więc jest niesamowite, że nie trzeba dopłacać. U nas też w Polsce to kosztowało dodatkowo. Wow, niesamowite przeżycie, jakby lecieć. Niesamowite, ale fajnie. Niedawno się nie cieszyłam tak z gotówki, bo zazwyczaj płacę właśnie Revolutem, czy Revolut, o matko, święta, poczekaj. Revolut, jeśli chcesz ze mną współpracy, bardzo chętnie się zgodzę, korzystam z ciebie ciągle. Dobra, jesteśmy w Chińczyku. Ja tutaj nie mogę się odnaleźć, bo tu jest po prostu wszystko na wszystkim. Tapety, kurde, po prostu niesamowite. Tu było mi się było łatwiej znaleźć niż teraz. Tu są zamki, tak są. Jest szydełko! Są szydełka. No to weźmiemy może. Czy nie znam się na tym, zupełnie się na tym nie znam. 3,5, bo dobrze wygląda. 3,5 wezmę, będziemy wracać. I potrzebuję jeszcze włóczki, którą widziałam tu dzisiaj. Widziałam ją dzisiaj. Euro. Kochani, misja udana. Mam już moją włóczkę. W ogóle jest taka mięciutka, w ogóle to jest mój ulubiony kolor. Fun fact o mnie, to jest mój ulubiony kolor. I tak myślę, żeby jak wrócę do Polski, to przerobić sobie mój pokój na jakby ten kolor, żeby było w większości, że jest mój ulubiony kolor, uwielbiam go. Moi drodzy, jesteśmy właśnie na głównym deptaku tutaj w Lagos i jest niesamowicie dużo ludzi, niesamowicie dużo sklepów z pamiątkami. Tak naprawdę tutaj, w ogóle słyszałam Polaków, ale podobno są Polakami z Kanady, więc w ogóle ciekawe. I jakby jest masa ludzi. No, przypomnę, że mamy sobotę, więc rozumiem, że może też ludzie przyjechali tu na weekend. Ale jest niesamowicie dużo ilość tych ludzi. Jest gorąco. O, sklepik z pamiątkami, oh yeah. Znalazłam tutaj hipopotamki, one są super cudowne, ale tutaj ze smaku orzechowym, a ja tylko widziałam białym i ciemnym, czekoladowym w Polsce, więc zaraz będzie testing. Ciekawe, czy telefon mi teraz spadnie. Okej, okay, gdzie idziemy? Bo to jest bardzo ważne dosyć. Ej, ma tak się stresuje ten telefon, no nieważne. Idziemy teraz na punkt widokowy, który jest oddalony wiatr. 50 minut stąd, może już 30, ale wiem, że 50 minut od mojej mariny i jest pod górę.
więc po to też jest mi koc, bo potem jest tam zejście na bardzo piękną plażę. I co ciekawe, jutro będę płynąć kajakiem tam, jakby, czyli dzisiaj zobaczę ten punkt z góry, a jutro będę jakby dołem przez tę jaskinię przepływać. Dobra. Ja ogólnie tęsknię za słodyczami, bo trochę mniej je jem tutaj, bo jednak stwierdziłam, że to nie są w sumie wakacje aż tak bardzo, więc muszę trochę ogarniać, co jem, a nie, że o, to wakacje, że mogę próbować wszystkiego, no bo potem przyjdę i będzie 20 kg więcej. Ona się źle czuła ze sobą i ze swoim ciałem, więc stwierdziłam, że po prostu tak delikatnie będę po prostu dbała też o to, co jem, o siebie będę dbała, bo to jednak 2 miesiące, moi drodzy, 2 miesiące. Gdy to był tydzień, w porządku, to jest 2 miesiące. Przez dwa miesiące można taką sobie krzywdę zrobić przez takie nieświadome jedzenie, ale nieważne. Uwaga, jestem na Ponta da Piada de Vidale, jest to ogromny most, który nie wiedziałam, że istnieje, więc jestem bardzo dobrze zaskoczona. Bardzo mi jest zaskoczona. Dobrze zaskoczona, jak po prostu nie wiem, czy mi się wysłowić. I nie muszę iść tą drogą, zobaczyć ten widok. I ten widok jest o wiele lepszy tutaj, bo już widać ocean i w ogóle jest piękny przydeptak i wygodny. I jakby widać, że jest jakiś cel tego mostu. Więc moim celem jest zadać na punkty, które były tam. Mam nadzieję, że to jest słabe, bo ja się... Ale faktycznie. Nagrać bardzo ładne ujęcie, kiedy mój telefon... O, jest tam. Nie wiem, czy widać ten różowy. Muszę iść tam dookoła. Po prostu... Ale no, przeszło mi to przez myśl. Przeszło mi przez myśl, że zaraz prawdopodobnie on upadnie, ale... Wiedziałam, że... Już jest nisko, bo miałam zamiar w ogóle po drugiej stronie. O nie, okej, ale wiecie co? Słyszałam w słuchawkach wiadomość, to znaczy, że żyje. Chodzi o procesor czy cokolwiek, bo walnę o most. Więc, o! A, odłączyłam słuchawki, że żyje. Zobaczyłam stresu na rzecz loda, tak mi się po prostu zachciało jakichś lodów zimnych i wybrałam sobie sernik truskawkowy i jakby tutaj mało jem lodów, w sumie tak naprawdę 2 razy jadłam lody, zazwyczaj to oblizuję po oliwku, żeby po prostu nie pobrudził się, więc ja tak testuję też te lody, ale całkiem dobre, ale bardzo szybko się rozpuszczają, ciekawe czemu. Idę teraz na moją ostatnią stację, na najbardziej oddalony punkt widokowy, a potem na plażę tutaj, bardzo fajną i taką ukrytą w skałach. I trochę trzeba zejść schodami, czyli potem trzeba będzie wyjść. Kochani, wracam już tu sobie. Padam 22 000 kroków w wygunę i mogę iść spać. Dzięki.